Dzień dobry, dzień dobry. Moja poczekalnia w Escape Roomie jest dzisiaj zajęta, więc nagrywam Wam z innego pokoju. Słuchajcie, chciałabym Wam opowiedzieć o takiej śmiesznej sytuacji z zaplecza pracy psychologa, bo na tym piętrze, gdzie są gabinety, jest korytarz i od tego korytarza odchodzą cztery pokoje. No i akurat tak się zdarzyło, że ja i dwie inne terapeutki miałyśmy umówionych pacjentów, klientów na tą samą godzinę wszystkie, na 18.30. No i w ogóle taka była zabawna sytuacja, bo 18.30 nikogo nie ma, no więc ja wychodzę na korytarz, no i one też wyszły na korytarz, no i tam jakiś temat się, taki wiecie, neutralny się toczy i nagle słyszymy domofon i jedna z nich mówi: o, to jest ktoś do mnie. No co druga mówi: nie, 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 to ja myślę, że to jednak będzie do mnie. No co ja mówię? Na pewno jest to osoba do mnie. Wierzę, że to jest jednak mój pacjent. I kto wygrał? Tak, to ja. I w ogóle zresztą jak przyszła ta pacjentka, klientka, to mówię: a, dziękuję, dziękuję, wygrałam zakład. Więc nie wiem, strasznie mi to rozbawiło. Jeszcze jedną refleksją chciałam się z Wami podzielić, znaczy refleksją. To nie była refleksja, to była sytuacja, a refleksja, słuchajcie, bo odkrywam bardzo ciekawą rzecz, ponieważ młodzież, która zgłasza się do mnie do gabinetu z takim problemem jak trudność nawiązywania relacji, jak się okazuje, to wcale nie jest trudność w nawiązywaniu relacji, bo jakby ja poprzez trudność nazywam wtedy, kiedy zupełnie nie wiemy, co powiedzieć, jak zagadać, jak prowadzić konwersację, czyli jakby tak, jakbyśmy nie mieli umiejętności w budowaniu jakby tych więzi i tych rozmów. Natomiast młodzież, która się zgłasza właśnie z tą trudnością w nawiązywaniu relacji, to nie jest problem w nawiązywaniu relacji, a problem w niskim poczuciu własnej wartości, a szczególnie ten aspekt braku akceptacji, ponieważ tu, w momencie, kiedy mamy bardzo duży brak akceptacji i analizujemy, co ktoś o nas pomyśli, czy nie pomyślą, czy nie pomyślą, że gadamy głupoty, czy nie pomyślą, że jestem jakaś głupia, albo będzie taka cisza, nie będzie o czym rozmawiać, to jest problem z akceptacją. I ta blokada, która się wytwarza w budowaniu tych relacji, jest w głowie i w tym obszarze poczucia własnej wartości, a nie w obszarze budowania relacji. No to jest strasznie, strasznie, strasznie ciekawe i bardzo mnie to uderzyło, że to nie są problemy z budowaniem relacji, tylko to są problemy z samoakceptacją i obniżeniem sobie poprzeczki na temat, co inni sobie pomyślą i na własny temat. Bardzo ciekawe. No mówię, obserwuję to, bo bardzo mnie to zaciekawiło. Chyba to się tak na króciutko. Pa! Dzień dobry. Cześć wszystkim. Słuchajcie, tak dzisiaj z rąsi. Mogę się trochę trząść. Wiecie co, chciałam Wam powiedzieć o frustracji. Znaczy ogólnie o emocjach. Taki film na kanale o zazdrości jeszcze planuję, ale chwilę o frustracji. W sensie, zobaczcie, frustracja jest emocją i za tą emocją kryje się jakaś potrzeba. I ta potrzeba jest niezaspokojona. Więc w momencie, kiedy odczuwamy frustrację, warto sobie tą potrzebę nazwać i odpowiedzieć na pytanie, czy w danej chwili faktycznie tą potrzebę mogę zaspokoić, czy nie. I przykład. Ja na przykład jak wróciłam do pracy, to mam ogromną frustrację jest to, że nie mogę na pracę poświęcić tyle godzin, ile bym chciała, ponieważ albo ja choruję, albo moje dzieci, albo opieka do dzieci. I mam ogromną frustrację tego, że nie mogę na pracę poświęcić tyle godzin, ile bym chciała. Czy tą potrzebę mogę zaspokoić? No pewnie mogłabym, no ale też rozumiem, że na takim etapie jestem, mam maluchy w domu, mój starszy maluch po prostu przynosi różne wirusy do domu z przedszkola, plus no, mamy też ten wysyp różnych wirusów poprzez bycie dosyć długo w izolacji. Lekarz mi też tłumaczył, że no, po prostu te wirusy biorą się z tego, że długo byliśmy też w domu, izolowaliśmy się, no i one normalnie by przeszły pewnie bez
nie wiem jak to nazwać, bez większego zauważenia, bez, no dobra, wiecie o co mi chodzi. No a po prostu jest ich wysyp, więc wiem jaka to jest, wiem skąd ta frustracja się bierze, wiem jaka to jest potrzeba, na tą chwilę wiem, że tej potrzeby no, nie zaspokoję, czy zaspokoję na tyle ile mogę, więc jedyne co z tą frustracją mogę zrobić, to zaakceptować, że tak na razie na takim etapie jestem w życiu prywatnym i przez to w życiu zawodowym. Natomiast jeżeli mamy frustrację, bo na przykład naszą potrzebą jest, że na przykład w jakiejś relacji nie jesteśmy powiedzmy wysłuchani, bo na przykład ta druga osoba nie ma dla nas czasu. W sensie jak ona ma problemy, to my jesteśmy dla niej, ale jak my chcemy się podzielić jakimś problemem, to ona nigdy nie ma czasu albo uważa, że to jest nieważne. Więc tu bym raczej kierowała się tym, że to nie jest etap i tą frustrację należy zaakceptować, tylko bym powiedziała, że no może by trzeba było się przyjrzeć, czy ta relacja jest dla nas w porządku i czy ta relacja w ogóle jest prawidłową relacją. Więc tutaj chodzi mi o taką takie rozeznanie, co jest tą potrzebą i czy można ją zaspokoić, czy nie. Czy idziemy w stronę akceptacji, czy jednak w stronę zmiany pewnych działań. Podobnie jest z zazdrością, ale o zazdrości będzie cały film, bo jednak w gabinecie mi się bardzo dużo tej zazdrości pojawia i takiej zazdrości często moi pacjenci, klienci mówią o takiej zazdrości, takiej, oni to nazywają chorą zazdrość, że po prostu zabiliby. No, na przykład. Więc o tym będzie oddzielny filmik, ale zazdrość, frustracja i te wszystkie emocje bardzo podobnie działają. Czekajcie, zmienię rękę, bo trzymam i mi strasznie... Dobra, słuchajcie, i jeszcze jedna rzecz. No, może tak potrzymam. To się nazwać. Słuchajcie, i jedna rzecz, która po prostu nie daje mi spokoju. Cały czas moja głowa trybi to co Wam mówiłam poprzednio, to właśnie tą trudność w nawiązywaniu relacji. Słuchajcie, dzisiaj do mnie przyszło, że trudność w nawiązywaniu relacji nie jest problemem, w sensie, że to nie jest przyczyna, tylko że to jest objaw. W sensie, że jeżeli ktoś ma trudność w nawiązywaniu relacji, jest to objaw czegoś. I to mnie po prostu przyglądam się i przyglądam, bo jeżeli to jest objaw, to znaczy, że nigdy nad tym nie pracujemy. Bo z tego, co ja widzę, że przyczyną jest na przykład niskie poczucie własnej wartości, przyczyną jest, czekajcie, jeszcze dzisiaj miałam, no na przykład zaburzenia nerwicowe, tak? W sensie zaburzenia, może, o nie, przyczyną. Nie, no to też będzie akceptacja. No, słuchajcie, chyba coś nowego odkrywam. Nawiązywanie relacji nie jest problemem. W sensie nie jest przyczyną problemu, tylko objawem. Przyczyna będzie leżała w poczuciu własnej wartości, chyba. Dobra, jak będę miała coś nowego, to Wam jeszcze dogram, więc pa! Cześć, cześć, mam dla Was historię. Wchodzę do swojego pokoju, bo tam pracowałam na komputerze i właśnie jeden z chłopaków mówi mi: Agnieszka, tylko tam się nie przestraszy, bo w tym pokoju, co trzymasz lampy, to teraz siedzi Pamela. Ja mówię, jaka Pamela? No dobra, to chodź Ci pokażę, tylko się nie wystrasz. Słuchajcie, dobrze, że mnie on uprzedził, bo to jest taki pokój, wiecie, tam to jest schowek i ja faktycznie tam w tym schowku trzymam swoje lampy do oświetlenia, jak nagrywam filmiki. No i wchodzimy, a tam na krześle siedzi Lala. Czarne włosy, bez oczu, zakrwawiona, podarte rajstopy, rany na nogach, jakieś takie, wiecie, sukience czarnej, nie mówię. Po prostu wyglądała strasznie. To jest Lala z jednego z pokoi z escape roomu. Tylko po prostu musieli tam wynieść ten manekin, bo jakieś tam zmiany robili. Ja sobie myślę, Jezu, dobrze, że on mnie uprzedził o Pameli, bo gdybym... Ja się jej wystraszyłam, mimo że byłam uprzedzona, więc nie wyobrażasz sobie, jak bym na to zareagowała, gdybym chciała lampę, a on by mnie o tym nie uprzedził, więc tak, pokój z Pamelą. Zresztą wiecie, moje pierwsze pytanie, jak zobaczyłam Pamelę, bo wiem, że też do tych escape roomów wpuszczają dzieci. Ja mówię, Jezu, ale Wy chyba nie wpuszczacie dzieci do pokoju z Pamelą. Nie, nie, to jest pokój tam chyba 16+, nie, więc... No,
jest straszna. Zastanawiałam się, czy Wam ją pokazać. Chyba jej teraz w schowku nie ma, tylko jest w escape roomie. A może Wam pokażę? Dobra, jak będzie, to Wam nagram i Wam tutaj puszczę. Ale uprzedzam, jak ktoś jest wrażliwy, czy coś może przewinąć ten kawałek. Może tak by było lepiej? Nie mam szczęścia w tym miesiącu do mojej czerwonej kanapy i Wam nagrywam z różnych miejsc, w których mogę. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym się podzielić taką refleksją. Herbatka jest do pokaduszek. Szkóra. Cześć i czołem. Dzisiaj znowu z rączki. Słuchajcie, przejściówka do statywu mi się rozłupała i muszę iść po nową zamówić, więc z rączki po raz kolejny. Słuchajcie, chciałam się podzielić refleksją mojego znajomego. Powiem Wam mniej więcej, w jakim on był wieku, w momencie, kiedy myślę, że był około 50. W sensie ten znajomy, i on ma córkę mniej więcej też w moim wieku, znaczy ona ma chyba około 30, ja jestem starsza od niej. Więc i on właśnie dzielił się taką refleksją, że jak jego córka właśnie wiecie, poszła do liceum, potem skończyła studia i zaczęła swoją pierwszą pracę w korporacji. Ja też na bieżąco jakby znam relację jego córki, ale też jego właśnie odnośnie tej sytuacji, ponieważ ta córka, jak zaczęła tą pracę, to była jej pierwsza praca w korporacji. Ona skończyła studia związane z księgowością czy rachunkowością, jakby w tej branży. Jak ona zaczęła swoją pierwszą pracę, to było dla niej to tak stresujące. Wiecie, duża korporacja, nowe osoby, obowiązki. Pamiętam, że ona w ogóle straciła radość życia, dojeżdżała do tej pracy, mówiła, że miała taki stres, że w ogóle zaczynała, wiecie, dzień od toalety, że nie mogła się doczekać weekendu, jak weekend przychodził, to już w niedzielę, wiecie, rano się zaczęła stresować, że w poniedziałek do tej pracy jedzie, widzę w ogóle, abym powiedziała, że to jest taka moja koleżanka, którą mało co tak, bym powiedziała, że mało co rusza emocjonalnie, w sensie, że ona tak nie przeżywa, że nie ma takiej reaktywności emocjonalnej, takiej szybkiej, że naprawdę, że coś się złapie, to tak konkretnie, ale raczej to nie jest tak, że wiecie, najmniejsza sytuacja ją stresuje. Raczej to są takie, że jak ona się już stresuje, no to rzadko co, a jak już ją stresuje, to naprawdę mocno. Więc pamiętam jakby tej reakcje i że ona chciała już odejść z tej firmy, ale jeszcze coś tam przedłużała. No i właśnie ten mój znajomy, czyli jej tata, któregoś razu właśnie dzielił się taką refleksją. W ogóle zresztą bardzo lubię jego refleksje takie ze strony, wiecie, rodzica dorosłego, odnośnie swoich dzieci. Po prostu uważam, że on bezcenny i w punkt zawsze te refleksje ma. No i ona tak kiedyś taka zmarła i wiesz, Agnieszka. No i wraca kiedyś ta moja córka właśnie, bo ona pracowała nie w naszym mieście, tylko tutaj dojeżdżała do Warszawy. No i on tam mówi, no i ona któregoś razu wraca, siada, coś tam rozmawiamy i mówi, i co tato? I to wszystko? O to chodzi w życiu, tak? I co? I to jest, i o to chodziło? I o co, jakby, co to był za komentarz, w sensie, że ona skończyła liceum, uczyła się, zdała maturę, poszła na studia, studiowała 5 lat, dostała magistra i trafia do pierwszej pracy, gdzie się stresuje, gdzie, która ją stresuje, której ona może nie lubi, w której ona nie tego szuka i tak, i po to wszystko było, po to się tak uczyłam, tak, żeby właśnie taki stres przeżywać, mieć takie pieniądze i tak ma wyglądać moje życie, do końca życia. Powiem Wam, uwielbiam tą historię i tutaj kieruję zarówno takie moje refleksje do rodziców nastolatków, ale też nastolatków i wszystkich dorosłych Was, którzy gdzieś tam interesują się tematyką psychologii. No bo zobaczcie, często rodzice wywierają tą presję, żeby dziecko się uczyło, żeby tutaj miało, prawda, maturę dobrze zdało, żeby dobre studia skończyło, żeby poszło i miało dobrą pracę. Co to jest ta dobra praca? Rozumiecie, o co chodzi? Że Boże, niech te nasze dzieci robią coś, co im będzie sprawiało szczęście i do tego nie jest im
super ekstra potrzebna matura, oceny i nie wiadomo jaka presja. Za jaką cenę mamy po prostu nasze dzieci do tego zmuszać, słuchajcie. Czy o to właśnie chodzi? O tą wymarzoną pracę w korpo? Za pieniądze i za ten stres? I też tak kieruję do młodzieży, słuchajcie, wiecie co, ile ja mam pacjentów, klientów, starszych już od Was, no bo to są osoby dorosłe, po 20, po 30, bliżej do Waszego wieku to jest taka 20, nie? Już studenci, często właśnie postudenci, już osoby w wieku 30, mało tego, w wieku 40 i słuchajcie, ja z nimi cały czas przerabiam kwestie, czy ja mogę sobie pozwolić na pracę moich marzeń, czy to da mi pieniądze, czy mi wolno, czy ja będę szczęśliwa, albo że to są tragedie, nikt Wam, ja Was bardzo proszę, żeby iść, poznać siebie, poznać swoje mocne strony, tego kim ja jestem, co mi sprawia przyjemność, co mi dawać radość i pod to dopasowywać swoją pracę. Nie to, co mówią moi rodzice i nie to, co mówi otoczenie. Jestem zwolennikiem faktycznie, żeby dostawać dobre pieniądze, takie, które dadzą nam, znaczy dobre pieniądze, pieniądze takie, które dadzą nam życie, jakie chcemy prowadzić, ale nigdy kosztem psychiki. Bo i tak te pieniądze potem będą przeznaczone na konsultacje psychologiczne, więc no i na leki od psychiatry. Więc myślę, że praca, która sprawia nam radość, daje przyjemność i daje nam pieniądze, ale nigdy pieniądze ważniejsze niż nasza psychika. To jest bardzo ważne. I czekajcie, coś chciałam jeszcze powiedzieć. Okej. I zresztą trochę jest tak, że naprawdę te zawody, pamiętam jeszcze takie statystyki, że wiecie, pokolenie moich rodziców i pewnie jeszcze Waszych, to jest pokolenie osób, które, wiecie, przynajmniej moich rodziców, to jest pokolenie, które nie zmieniało pracy, czyli jedna praca przez całe życie. Myślę, że nastolatków rodzice mogą już trochę zmieniać, ale moje pokolenie już takie, że średnio mówimy, o moim pokoleniu już się mówi, czyli ja tam, wiecie, 30, czy prawie 35, że już my w ciągu życia będziemy zmieniać pracę 7 razy, a myślę, że jeszcze przy Waszym pokoleniu młodszych nastolatków tą pracę możemy zmieniać dużo, dużo więcej. Poza tym młodzież, młodzi ludzie i też mówię to do rodziców, będą wykonywać zawody, o których my na razie nie wiemy, tak? My mówimy o tych zawodach jak bloger, influencer, youtuber. To są zawody, o których wcześniej się w ogóle nie marzyło i nie śniło, że można siedzieć w swoim domu z kamerką i nagrywać filmy i mieć z tego pieniądze, tak? Mamy, osoby się utrzymują z Patronite'a, z różnych, wiecie, patronów, no to jest, wiecie, oddzielna kwestia. Albo pamiętam, wiecie, to kiedyś w jakimś komentarzu też pisałam, to mogą być zawody typu własna zagroda z alpakami, własna agroturystyka, może to będą oprowadzanie wycieczek gdzieś, może, wiecie, korepetycje czy tam przez online tych zawodów i pomysłów na siebie jest bardzo, bardzo dużo. Mamy bardzo dużo potrzeb teraz jakby w ogarnianiu czy płaceniu osobom za prowadzenie wszelkiego rodzaju social media, tak? Facebooka, Instagrama. Więc wiecie, no myślę, że jednak rodzicom często się ta praca wydaje, że to będzie gdzieś tam praca za biurkiem i to jest wymarzona praca, ale tych zawodów jeszcze będzie sporo. Dobra, to tyle. Patrz, 8 minut, dobra. No to tak chciałam się podzielić, pa! Cześć i czołem. Dzisiaj jest tak ciemno na dworzu, w sensie jest taka szara pogoda. I chyba zaczyna padać śnieg i nie wiem, czy to światło wystarczy, no ale dobra, lecimy. Słuchajcie, listopad dobiega końca i mam takie poczucie, że w ogóle to był miesiąc, jak już ugasiłam wszelkiego rodzaju pożary, czyli tak zwane sprawy bieżące związane z grafikiem, to pojawiła się taka przestrzeń na realizację jakichś takich rzeczy, które bardzo chciałam, własne projekty i miałam nadzieję, że się z Wami podzielę tym jednym projektem, ale nie ukończyłam go. Jest on związany i też chciałabym Wam pokazać, ponieważ to jest w ogóle dłuższa historia i opowiem Wam tą historię o odkrywaniu celu życiowego, bo jakby cały czas go odkrywam i też na różnych etapach i chciałabym bardzo Wam taki film nagrać. Mam nadzieję, że Wam opublikuję go w grudniu, w święta. No w każdym razie jakby ten film i odkrywanie tego celu życiowego, między innymi w którymś momencie odkryłam, że bardzo potrzebuję wrócić do takich rzeczy, które sprawiają mi radość, między innymi to jest właśnie malowanie.
I malowanie, ale też nie tylko maluję akwarelkami sobie, tak dla własnej przyjemności, ale też, wiecie, tabletem komputerowo tworzę rysunki i takim projektem, który chciałam bardzo, żeby w listopadzie ukończyć, to był zaprojektować sobie własny kubek psychologa i chciałam Wam w ogóle o tym kubku opowiedzieć, więc jak będzie, to podejrzewam, że dopiero będzie w filmie grudniowym, czy podsumowanie grudnia, to Wam pokażę. A nie wyszło, jestem w trakcie, w sensie już projekt jest, został wysłany, ale nie mam namacalnie jeszcze kubka. I wiecie też, to co chciałabym Wam pokazać, to zajrzenie do mojego szkicownika, jak wyglądał szkicownik mój w listopadzie. Dlaczego w ogóle się pojawia szkicownik, dlaczego się pojawia to w ogóle w zapleczu pracy psychologa, to o tym też będę Wam pewnie mówiła w tym filmie, bo w tym momencie poczułam, że potrzebuję równowagę między konsultacjami a czymś, co też daje mi dużo radości, ale ma taki wydźwięk kreatywny. Ale o tym dobra, będę Wam jeszcze mówiła. W każdym razie chciałabym Wam pokazać mój szkicownik, bo tam jest też dużo takich szkiców, rysunków psychologicznych, którymi będę się dzieliła też na social media, bo do tego można fajnie, bo tak mnie mam takie natchnienie po niektórych konsultacjach, jak wychodzę i kurde, no to trzeba po prostu ubrać w rysunek. Więc to Wam zaraz jeszcze pokażę. Szkicownik mój. Słuchajcie, to chciałabym Was zaprosić do mojego szkicownika z listopada. To właściwie są jeszcze rysunki z października, kiedy wróciłam do pracy. Ta wersja została opublikowana, ta nie. Tą pewnie kojarzycie z Facebooka czy z Instagrama. A to była druga wersja i moje fotele z gabinetu, które na razie są w domu. Okej. To jest właśnie ten projekt, o którym Wam mówiłam, który chciałam zrobić w listopadzie. To jest projekt kubka. Właściwie kubek jest już wiecie, w wydruku, a to był rysunek, który naszkicowałam do tego kubka, który był mi potrzebny. Zmieniałam go 1000 razy i ustawienie nóg też ćwiczyłam, nie wiem ile. Tu był jakiś rysunek na YouTube'a chciałam wrzucić, ale ostatecznie mi się nie podobał, więc nawet go nie dokończyłam i nie poprawiałam. Tutaj są rysunki, które powstają po konsultacjach w gabinecie. Do nich będą jeszcze opisy, to będą rysunki pewnie opublikowane na social media, przeważnie na Facebooku czy na Instagramie. To jest to, co widzę cały czas w gabinecie. Wszystkie zaburzenia psychiczne biorą się, w większości zaburzenia psychicznych biorą się z wytłumionych, schowanych, stłamszonych emocji. Ja bardzo często widzę taki obraz właśnie w gabinecie, że jest to taki kufer, w środku jest tysiące emocji zamkniętych, zablokowanych. Te emocje chcą się wydostać, więc ten kufer się tutaj rusza, podnosi nóżki, skacze, a mój pacjent robi to. Byle się nie wydostały. Nie. I to jest przyczyna właśnie, czemu mamy zaburzenia psychiczne. Bo nie chcemy, żeby te nasze trudne emocje, smutek, czasem złość, czasem nie wiem, poczucie niedocenienia, nieakceptacji, żeby się nie wydostał. Lęk, o to też tu jest lęk. A to jest, bo miałam taką fajną konsultację z nastolatką, bo chciałam zrozumieć, dlaczego tak strasznie, kiedy pozwolimy wyjść emocjom, co wyobraża sobie pacjent, co wie psycholog. Słuchajcie, bo się zapytałam, co się stanie, kiedy puści to, kiedy pozwoli wyjść tym emocjom. I ona właśnie użyła takiego stwierdzenia, że ją pochłoną, czy ją wciągną, takie wiecie, że ją jakby zaleją tak, że nie będzie mogła oddychać. Więc miałam taki obraz, że ona mniej więcej sobie wyobraża to tak, że po prostu utonie. To pacjent. Natomiast ja wiem, że jak pozwolimy tym emocjom wydostać się i jakby zaakceptujemy je, zobaczymy, co one będą chciały nam mówić, to naprawdę ukochamy siebie, zaakceptujemy, że tacy jesteśmy, to czujemy i na tych emocjach będziemy płynąć. One nam będą służyć, a nie nas zalewać, więc tak wygląda prawidłowa praca z emocjami.
a tak wygląda, kiedy nie chcemy im pozwolić wyjść i długo je wytłumialiśmy. Taki miałam obraz też, wiecie, jak z nastolatkami pracuję, że on będzie jeszcze pewnie pokolorowany, dokończony, to był tylko szkic, na tyle, ile miałam czasu, że często pod taką postawą nastolatka, taką złością, wyzwiskami, różnymi wulgaryzmami, kryje się tak naprawdę taki nastolatek. I tam jest bardzo, bardzo dużo smutku. Często ci, którzy najbardziej krzyczą i są wulgarni, tak naprawdę ta złość przykrywa zupełnie inne emocje. Brak akceptacji, brak zrozumienia, to jest to, a my widzimy to. Ciężko to zobaczyć też, ja sobie zdaję sprawę, nie? Że takie postawy nas tak denerwują i wkurzają, że ciężko zobaczyć to. Ja to widzę, bo jestem w gabinecie, myślę, że tak, wiecie, na co dzień też czasem ciężko zobaczyć. A to był taki mój prywatny rysunek, który poczułam, że chciałabym jakoś sobie zobrazować. Słuchałam takiej medytacji właśnie o drodze do klasztoru, gdzie jest odpowiedź odnośnie celu życiowego. Tu jest łąka, słońce i idziemy tą drogą tutaj po górach, mostek. I wchodzimy do klasztoru, spotykamy się z Michem, no i z nim rozmawiamy. Tu jeszcze miała być mgła, ale no już, dobra, bez mgły. I miałam takie poczucie, że ja mniej więcej wyglądam tak, że się tak już wkurzam, frustruję, że już chciałabym znać tą odpowiedź, że brakuje mi takiej akceptacji, czasu, wyrozumiałości dla siebie, żeby pozwolić sobie doświadczać różnych rzeczy i dać sobie takie zaufanie, że odpowiedzi przyjdą w odpowiednim momencie i że tej akceptacji brakuje i chciałabym, żeby tak naprawdę to wyglądało tak. Jest tak, a chciałabym, żeby wyglądało tak. Czyli, że doświadczam momentu, w którym jestem w spokoju, błogości i luzie. To są płyciki, tu jest mój plecak i że każdy etap drogi, mimo że tutaj początkowy, jest też fajny, też mogę się cieszyć, nie muszę od razu się spinać, że muszę być już tu i mieć odpowiedzi. I że mogę być na tym samym etapie, a zupełnie inaczej go doświadczać. I no, tak miałam potrzebę. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o rysunki listopadowe. I słuchajcie, w ogóle listopad, miałam takie poczucie, że dużo rzeczy, dużo czasu marnuje na tak zwane pierdoły, które nie działają, a mianowicie właśnie coś, co się popsuło, coś, co chciałam wymienić, bo chciałam też właśnie, wiecie, ułatwić sobie nagrywanie filmów, więc poczułam, że już czas kupić nową komórkę do nagrywania. Też, wiecie, z takich rzeczy, które się pojawiły, właśnie tą nową komórką nagrywam, zobaczymy, czy to będzie lepsza jakość, ale strasznie się cieszę z tej komórki. Zajmuje mi chyba 3 tygodnie, żeby w ogóle ją, wiecie, kupić i tak dalej. Kupiłam niszczarkę wreszcie, bo to też było odkładane. Wiecie, niszczarka, która po prostu niszczy na bieżąco dokumenty, gdzie są dane osobowe, bardzo mi też ułatwiła życie. Potrzebowałam zorganizować różne rzeczy, przenieść, uporządkować notatki swoje, więc to wszystko w listopadzie, porządkowanie tych pierdół się zadziało. I właśnie przygotowanie takiego gruntu, żeby łatwiej mi się pracowało. Rzecz, która banalna, ale tak mnie wnerwiała, słuchajcie, popsuła mi się przejściówka do statywu, w sensie mam statyw i jest taka przejściówka, która trzyma właśnie komórkę i miałam przejściówkę sprężynową i ona, zobaczcie, sprężynową i ona mi się, wiecie, tu mi w ogóle, wiecie, o, sprężynka, a czekajcie, może to do kamerki będzie, o, tu mi sprężynka wychodziła, tu mi się to popsuło, więc kupiłam sobie już lepszą przejściówkę. I w ogóle, wiecie, o wiele lepiej się pracuje, ten statyw jest stabilniejszy. I słuchajcie, kupiłam już trochę i bardzo, bardzo się cieszę, bo kupiłam sobie pilocik. Czekajcie, żeby ostro złapało, chyba złapało? No mniej więcej. Pilocik do telefonu na Bluetootha, żeby robić zdjęcia. W sensie, żeby nie, wiecie, nie cykać, że za 10 sekund będzie zdjęcie, tylko żeby sobie wyzwalać to właśnie pilotem. Bo to też zawsze, wiecie, jak nagrywam czy robię zdjęcia, to robię to sama, więc to mi dużo ułatwi, więc cieszę się strasznie z tych gadżetów. Czy jeszcze coś? Tak, mam takie, wiecie co, jeszcze coś w listopadzie. Mam takie... W listopadzie zamknęłam zapisy, to znaczy nie przyjmuję więcej osób nowych.
Oczywiście zdarza się tak, że jeszcze jedną osobą przyjmę, albo kolejną, chociaż na pierwszą konsultację, kiedy zwalnia mi się jakieś tam miejsce, albo któryś z pacjentów nie może dojechać lub coś tam się dzieje. I stworzyłam listę rezerwową i teraz wszyscy, którzy tam chcieliby, to skakują na listę rezerwową, a jak coś się na bieżąco zwalnia, to informuję. I takie mam poczucie, i tak się zastanawiam, że... Pamiętam też taką rozmowę, że jasne, mogłabym przyjąć wszystkich, wiecie, mogłabym od rana do wieczora siedzieć w gabinecie i przyjmować wszystkich, którzy potrzebują pomocy, ale wiecie co, kiedyś tak pracowałam i tak miałam takie poczucie, że im więcej mam konsultacji, bo mogę, wiecie, sobie napchać cały dzień, ale jakby nie o to w mojej pracy chodzi. Też dla mnie jest ważne to, żeby w pracy mieć radość z tych konsultacji i żeby te konsultacje były, wiecie, też takim wyczekiwaniem i radością, a nie tylko takim, wiecie, bo to można sobie, wiecie, wziąć ileś tam konsultacji i tylko takie, wiecie, odhaczać, ale też nie o to w mojej pracy chodzi i też mi nie o to w mojej pracy chodzi. Więc mogłabym wziąć więcej osób i ale mam takie poczucie, że im więcej osób, tym jakość spada. A jednak mi zależy na tym, żeby tą jakość utrzymać. Więc mam takie poczucie, że no, jeżeli ktoś by chciał więcej konsultacji, to niestety trzeba po prostu poczekać, ale jeżeli ktoś już jest pod moją opieką, czy podejmuje ze mną współpracę, to jest ta współpraca, ma ręce, nogi i wygląda tak, jakie sobie standardy wyznaczyłam w tej pracy. Więc mam takie poczucie, że jednak ustawianie granic dla własnej jakości, dla własnego dobrego samopoczucia, również psychicznego, jest bardzo ważne. Jeszcze na koniec bardzo gorąco chciałabym Was zachęcić i zaprosić do obejrzenia filmu, który pojawi się w święta. Myślę, że go opublikuję w pierwszy dzień świąt, o szukaniu swojego celu życiowego. Nie będzie to film, jak znaleźć swój cel życiowy, tylko będzie po prostu historia, jak ja ostatnio to zrobiłam. To jest historia, która ma na celu inspirację. Nie chciałabym Was uczyć, jak macie to zrobić, tylko chciałabym Was zainspirować, że może komuś ta historia się przyda. No, fajna jest. Ja się strasznie z niej cieszę, więc mam nadzieję, że Wam się też przyda. Okej, to tyle w listopadzie. Gdyby były jakieś pytania odnośnie mojej pracy, jeżeli może by Was coś interesowało, to dajcie znać w komentarzach. Ja postaram się w kolejnym filmiku, już wtedy grudniowym, który będzie publikowany pewnie w styczniu, odpowiedzieć, no bo nie wiem, co mogłoby Was interesować, nie? Dobra. To dziękuję serdecznie i widzimy się za miesiąc. W sensie za miesiąc w zapleczu pracy psychologa. Pa!